Dzień dobry, przyjaciele. Pastor Doug Batchelor. Dzisiaj chcę podzielić się z wami czymś, co dla niektórych zabrzmi kontrowersyjnie. Siedem powodów, dla których uważam, że ożywienie w Asbury nie było ożywieniem biblijnym. Do tej pory nie komentowałem tej sytuacji, a przynajmniej nie publicznie, zgodnie z przysłowiem, że drzewo poznaje się po jego owocach. Teraz, kiedy ten ruch się rozpadł i zniknął, nastał dobry czas na podsumowanie go w świetle Biblii. Czy było to prawdziwe biblijne przebudzenie? Jak wspomniałem, mam siedem punktów, które temu przeczą. Nie oznacza to, że Duch Święty nie działał, być może jest to niewłaściwe określenie. Na pewno było to spotkanie modlitewne, ale nie biblijne ożywienie. Dla tych, którzy nie wiedzą, co się stało, 8 lutego na kampusie Uniwersytetu Asbury zakończono studium biblijne i spora liczba studentów została, żeby wielbić Boga i się modlić. Grupa ta stale się powiększała i tak trwało to przez 24 godziny i dłużej. Informacje na ten temat bardzo szybko obiegły media społecznościowe, dając ponad 100 milionów wyświetleń na TikToku i innych stronach. Stało się to swoistym fenomenem internetowym. Wszyscy mówili tylko o ożywieniu w Asbury. Przyjeżdżali tam ludzie z innych krajów, nie tylko z północnej Ameryki, którzy chcieli tego doświadczyć. Tak wiele ludzi pragnie odnowienia i myśleli, że dzieje się to właśnie tam. Ale czy było to ożywienie? Zgodnie ze Słowem Bożym musimy być bardzo ostrożni, żeby nie przypisywać Bogu działań, które nie są działaniem Jego Ducha. Nie chcemy przecież nazywać dziełem Bożym działań szatana. Kiedy to robimy, zasmucamy Ducha Świętego. Jezusowi zarzucano czasami, że wypędza demony przez moc księcia diabłów. A wtedy on ostrzegł: nie bluźnijcie przeciwko Duchowi Świętemu. Nie chcemy więc tego robić. Nie chcemy też powiedzieć, że Boga w ogóle tam nie było. Jednak uważam, że nie spełnia to biblijnych kryteriów ożywienia. Skąd o tym wiemy? 1 Jana 4,1. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Wiemy, że diabeł jest mistrzem podróbek. W Mateuszu 24 Jezus ostrzegał, że w dniach ostatecznych zwiedzenia będą tak realne i sugestywne, aby, o ile to możliwe, zwieść i wybranych. Musimy więc sprawdzać takie rzeczy z Pismem Świętym. Siedem punktów, które według mnie świadczą o tym, że wydarzenie w Asbury nie było przebudzeniem biblijnym. Punkt numer jeden. Brak wezwania grzeszników do pokuty. Wszystkie ożywienia w Biblii, włączając w to Pięćdziesiątnicę, w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Piotr wygłosił mocne kazanie, na które ludzie odpowiedzieli: co mamy czynić, mężowie, bracia? Piotr odrzekł: nawróćcie się i ochrzcijcie. I potem mamy chrzest i ogromne przebudzenie. Żadne inne wydarzenie nie może się równać z dniem Pięćdziesiątnicy. Bóg wylał swojego ducha, działy się znaki i cuda, ludzie odwracali się od grzechów, pokutowali. Każde takie wydarzenie jest zawsze pełne wysławiania i głoszenia Słowa Bożego. To, co stało się w Asbury, zaczęło się od studium biblijnego, ale studium się zakończyło i przerodziło się w spotkanie modlitewne i nabożeństwo uwielbieniowe z mnóstwem śpiewu. Nie sądzę, by spełniało to kryteria biblijne. Tutaj mamy wypowiedź Billy'ego Grahama na ten temat. Po jednym z udanych spotkań zapytano go, czy to już jest ożywienie. Odpowiedział: nie. Spodziewam się, że kiedy nadejdzie przebudzenie, u chrześcijan pojawią się dwie rzeczy, których do tej pory nie było. Po pierwsze, nowe poczucie świętości Boga, a po drugie, nowe poczucie grzeszności. Paweł powiedział, że w czasie ożywienia grzech stanie się jawny i będzie wzbudzał wstręt. Uczniowie Jan, Piotr, a także sam Jezus wzywali ludzi do pokuty i porzucenia grzechów. Punkt numer dwa. Owocem ożywienia będzie żniwo nowych dusz przychodzących do wiary przez chrzest. Po kazaniu Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy i wylaniu Ducha Świętego ochrzciło się tysiące ludzi. Dzięki tym 3000 ożywienie rozprzestrzeniło się na Jerozolimę i mamy kolejne 5000 ochrzczonych. Uczniowie byli wszędzie. Jezus powiedział: idźcie i nauczajcie świat, uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, i chrzcijcie ich. Uczcie ich Bożego prawa i Bożego słowa, chrzcijcie tych, którzy uwierzą i będą pokutować za grzechy. To jest przebudzenie.
W Asbury nie widziałem żadnych dowodów na to, że ludzie pokutowali i byli ochrzczeni. Punkt numer 3. W czasie przebudzenia konkretne grzechy są identyfikowane i porzucane. Ewangelista Sam Jones prowadził spotkania ożywieniowe i nazwał je spotkaniami porzucania, ponieważ wzywał ludzi do porzucania przeklinania, alkoholu, papierosów, narkotyków. Jedna z kobiet przyszła na takie spotkanie i powiedziała: porzucam nic nie robienie i zaangażuję się w jakieś działanie. Te spotkania przynosiły zauważalną zmianę. W Dziejach Apostolskich 19 czytamy o wielkim przebudzeniu w Efezie. I wielu z tych, którzy parali się czarnoksięstwem, zniósłszy księgi, spalili je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili ją na 50 tysięcy srebrników. Całkowite odwrócenie się od grzechu. Ludzie publicznie wyznają swoje winy, odwracają się od złego. W Asbury nie widziałem nikogo, kto stanąłby i powiedział: wyrzekam się homoseksualnego stylu życia, wyrzucam sprzęty do palenia, przestaję pić alkohol, przestaję używać imienia Boga nadaremno, przestajemy brać udział w światowych rozrywkach. Nic takiego nie było. Kiedy Jezus rozmawiał przy studni z kobietą, która pragnęła doświadczyć Boga, powiedział do niej: idź, zawołaj swojego męża. Był z nią bardzo konkretny. Nie mówił tylko o Bożej miłości, ale wskazał także na konkrety. Przebudzenia zwykle mają do czynienia z konkretami. Kiedy ewangeliści, tacy jak Billy Sunday, przyjeżdżali do miasta, zamykano bary, małżeństwa doświadczały naprawy. Miały miejsce głębokie, widoczne zmiany. Tak samo było z George'em Whitfieldem. Po takich spotkaniach także zamykano bary. Nie słyszałem jednak żadnych świadectw takiego odnowienia w tym rejonie Kentucky. Widziałem jedno prawdziwe ożywienie, kiedy ewangelista wziął ponad 200-litrową beczkę, odciął pokrywę i powiedział: chcemy, żebyście wrzucili do tej beczki wasze gry wideo, świecką muzykę, czasopisma pornograficzne, a my ją podpalimy. Młodzież przychodziła i wrzucała te rzeczy, płacząc i pokutując za grzechy. To jest przebudzenie. Kiedy widzisz, że takie rzeczy są popierane przez niebiblijnych teologów, którzy wręcz zaprzeczają Biblii, zaczynasz poddawać je w wątpliwość. Kim są ci ludzie? Istnieje świat chrześcijańskiego rocka. Wielu kaznodziejów jest pokrytych tatuażami, nosi biżuterię, kolczyki. Ci ludzie mówią: to wspaniałe przebudzenie. Myślę, że to dziwne towarzystwo popierające takie wydarzenie. Mamy także kobiety pastorów, które mówią językami i rzekomo wypędzają demony. Przyjaciele, zanim przyszedłem do mojego kościoła, chodziłem do kościołów charyzmatycznych i doświadczałem tego wszystkiego. Bardzo często był to tylko dobrze zrobiony pokaz. Punkt 5. Prawdziwe ożywienie rozprzestrzenia się na inne miejsca, a nie skupia się na sobie. Nie ma jednego miejsca, w którym się koncentruje, ale rozlewa się jak źródła artyzyjskie. Spurgeon powiedział: ożywienie zaczyna się od tego, że chrześcijanie zmieniają się na lepsze, a potem rozlewają tę zmianę na cały świat. Tutaj wszyscy przyjeżdżali do Asbury. Przebudzenie ograniczono do tego jednego miejsca, chociaż wydaje mi się, że próbowano powtórzyć je w innych miastach i wygląda na to, że dzisiaj nie ma po nim śladu. A w Dziejach Apostolskich 8:4-5 czytamy: ci więc, którzy się rozproszyli, chodzili, opowiadając Słowo Boże. Filip zaś, przyszedłszy do miasta Samarii, opowiadał im Chrystusa. Kiedy Duch Święty został zesłany na Jerozolimę, wyszli z niej i dzielili się Ewangelią z innymi. Punkt 6. Główny nacisk kładzie się na uczucia i emocje, pomijając wiarę i widoczną przemianę. Ludzie często przychodzili i słyszeli jedno świadectwo po drugim, a potem wychodzili z sali, a nawet poza kampus i mówili: czułem obecność Boga i to jest takie wspaniałe uczucie. Płakali. To wszystko jest dobre, nie ma nic złego w uczuciach. A prawdziwe ożywienie musi mieć w sobie uczucia, ale nie są one najważniejsze. Należy skupić się na mocy i duchu, który w widoczny sposób przemienia ludzkie życie.
Ludzie rodzą się na nowo, porzucając stare nawyki, wszystko staje się nowe. Tak to się dzieje. Nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, to było wspaniałe, nigdy nie zapomnę tych uczuć. Kiedy oglądasz w sieci różnego rodzaju filmy ze świadectwami, jest tam sporo muzyki, ulala, 7-Eleven, bo 11 razy powtarzają te same 7 słów, które brzmią jak pieśń miłosna. Kilka razy powtarza się imię Jezus. Nie ma nic złego w nowych pieśniach, ale wiele pieśni uwielbieniowych działa wprost na emocje. Nie wydaje mi się, żeby zawsze było to powiązane z prawdziwym biblijnym ożywieniem i potężnymi hymnami reformacji. Punkt 7. Wydaje się dziwne, że nie ma tu żadnego oporu ze strony sił diabelskich. Kiedy ma miejsce prawdziwe ożywienie, często pojawia się opór i prześladowanie. Media wydawały się być zachwycone, że mogą o tym opowiadać. Nie widać było opozycji. Biblia mówi, że kiedy głoszono prawdziwe odnowienie, pojawiał się opór. Paweł uczestniczy w przebudzeniu w Efezie. W Dziejach 19:28 czytamy, że w mieście wybuchły zamieszki. Apostoł musiał uciekać z powodu prześladowań. Jezus powiedział, jeśli głosisz, a nie przyjmą cię w jednym mieście, idź do innego. Diabeł pała wielkim gniewem, kiedy ktoś narusza jego terytorium, a tutaj jakby tego nie zauważał. Jezus dodał, z powodu mojego imienia będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody. Tutaj mamy niesamowite doświadczenie. Wszyscy razem, wspaniały duch, wszyscy się kochają. Pewnego razu Spurgeon zapytał synów wracających ze spotkania, czy doświadczyliście ożywienia? Tak. Czy wielu się nawróciło, dodał? Powiedzieli niewielu. A czy były zamieszki, czy ludzie wpadli w gniew? Nie, wszyscy byli zgodni. Spurgeon powiedział, cóż, skoro nie było wielu nawróceń, a ludzie nie wpadli w złość, prawdopodobnie nie było to ożywienie. Działanie Boga zawsze doprowadza szatana do wściekłości i stawiania oporu. Spójrzcie, co spotkało apostołów i Jezusa. Przyjaciele, nie chcę was zniechęcać. Pragnę jednak, żeby ludzie doświadczali prawdziwego ożywienia. I myślę, że nie wymaga ono, aby tysiące ludzi gromadziły się w jednym miejscu. Prawdziwe przebudzenie może zacząć się w domu od jednej osoby. Ewangelista Gypsy Smith mawiał, jeśli chcesz doświadczyć prawdziwego przebudzenia, weź kredę, idź do domu, na podłodze narysuj okrąg, uklęknij w nim i powiedz, Panie, pokaż mi moje grzechy. Potem pokutuj za nie, obiecaj Bogu, że się od nich odwrócisz. Cokolwiek to jest, papierosy, narkotyki, pornografia, wyrzuć to. Zrób wszystko, aby doświadczyć przemiany. Na tym polega pokuta. Musisz zrobić w sercu miejsce dla Ducha Świętego. Wtedy Kościół doświadczy ożywienia. Przyjaciele, mam nadzieję, że każdy z nas modli się o ożywienie w swoim życiu, w Kościele i na świecie. Jeśli czujecie się ubogaceni tymi programami, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i podzielcie się ze swoimi przyjaciółmi. Dziękuję. Niech Bóg was błogosławi.